Dzień dobry, Mili. Gdzie się zabija ludzi w Polsce i nie ponosi za to żadne konsekwencje? W polskich więzieniach. Nigdy jeszcze nie znaleziono zabójcy, nie ze strony osadzonej, ale ze zlecenia z zewnątrz. Widzieliście film Patryka Wegi, gdzie Ukraińcy prowadzili burdel? To był film na faktach autentycznych. I ten, kto miał wiadomości, tak jak cygana, zabił w odosobnieniu, powiedzmy. I coś o jedno słowo za dużo powiedział. Przyszli panowie ze służby i powiedzieli mu: jeszcze jedno słowo i będzie z tobą to samo. I nigdy nie mogą nawet namierzyć, nawet złapać tropu morderców. W więzieniach? Lub morderców na przykład Lepera, czy morderców kilkunastu ludzi, kiedy spadł samolot w kwietniu 2010 roku. Raz było tylko tak, że no nie dało się już tutaj nie znaleźć zabijającego. To był naczelnik zakładu karnego, który dźgał w szyję osadzonego na wózku inwalidzkim, czyli niepełnosprawnego. Sąd uznał, że ten naczelnik był jednorazowo niepoczytalny. Za 40 groszy mamy sprawę karną, chociaż nie rozumiem tego, bo chyba teraz do 700 zł zrobili za kradzież jako wykroczenie. Nie jest to przestępstwo. A za 40 groszy człowieka w sądzie karnym wałkowali. A jak następuje morderstwo z premedytacją, to okazuje się, że nie jest to morderstwo z premedytacją, tylko niepoczytalność jednorazowa. Żyjemy cały czas pod zarządami okupantów. Od 1939 roku okupantów. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż zadzwonił do mnie dzisiaj ojczym chrzestny polskiego wędkarstwa na YouTubie. I mówi, zaczął mi jak matka, dosłownie jak matka, doradzać, co mam w tym nowym projekcie zrobić i tak dalej, i tak dalej. Bardzo byłem zadowolony, bo sam kiedyś mi przyznał, że wzorował się i uwielbiał moje filmy. Z tych, co mają po kilkadziesiąt tysięcy i ponad 100 tysięcy wyświetleń, prawie 200 tysięcy wyświetleń, bo taki film też miałem. Ale robię to, co lubię. I to jest dla mnie najważniejsze. Dlatego nie mam takich tylu wyświetleń i tak znanego kanału jak Ojczym Chrzestny. No jest to człowiek, który ma jeden z największych kanałów w Polsce, jeśli chodzi o wędkarstwo. No nie mogę nazwać go ojczymem. No nie mogę go nazwać matką. Nie mogę, mimo że tak mi ładnie doradzał i tak szczerze z serca. I mówi, jak będziesz miał już duży kanał, to będą ci świństwa podkładali. Ja o tym wiem, dlatego mówię. Jeżeli ja będę mówił o morderstwach, o burdelach podkarpackich i nawet będę rzucał nazwiska, to nic mi nie zrobię. Natomiast jak będę miał oglądalność i powiedziałbym to już na przykład w TVP Info, czy w TVP1, czy nawet w Polsacie, czy nawet w Dwójce, czy nawet w TVN-ie. O! Już by się zaczęło. A co? I nie wiadomo, czy przypadkiem nie strzeliłbym sobie, jak taki znany poseł, 3 razy z flinty w klatę. No i tak wytrzymały gość. No kawał chłopa był wytrzymały. Także ja to wszystko dokładnie wiem. Wysłuchałem. No i przykro mi, ale no nie mogę nazwać ciebie, mój przyjacielu, matką. Ponieważ matka jest tylko jedna. Ale pozostaniesz od dzisiaj w moim sercu. Czy tu jest serce, czy tu? Po lewej. Lewa, ale z tamtej to z prawej. No to tu. Nie, tu. O, tu, tu. Tu jest serce, tu. Ale dobra, tutaj. Ale pozostaniesz od dzisiaj w moim sercu i będziesz moją macochą. Może zadam pytanie wcześniej. Czy taka opinia jest coś warta?
taka ocena, taki wywód, czy takie coś jest w ogóle wart, taka teza. Profesor Bogdan Żakiewicz uruchomił na całym świecie ponad 60 unikalnych technologicznie projektów związanych z górnictwem i energią. Jest właścicielem aż 348 patentów i know-how. Słyszeliście o czymś takim? Umożliwiły one znaczne obniżenie kosztów przedsięwzięć i radykalnie zwiększyły wykorzystanie zasobów. Za najważniejsze dla ludzkości można uznać jego opracowania pozwalające na sięgnięcie do taniej, w pełni odnawialnej i absolutnie czystej energii w ilościach o parę rzędów przekraczających potrzeby. Czytamy na stronie eurogospodarka.eu. Gdyby od wielu lat stosować technologię i myśl techniczną profesora Bogdana Żakiewicza, cena energii elektrycznej wynosiłaby najprawdopodobniej kilka groszy za kilowatogodzinę. Zadałem pytanie, więc nie będę odpowiadał. I teraz proszę, zobaczcie, wyciąłem fragment z jego dość długiej, bo prawie godzinnej wypowiedzi sprzed wielu lat. Proszę, obejrzyjcie. Następna sprawa. No, sprawy wodne. Otóż my tutaj mamy taką paradoksalną sytuację, że kopalnie wypompowują wodę dla odwodnienia solową. Jeżeli Państwo wierzą w to, że oni puszczają do strumieni tylko wodę od solową, to jesteście w błędzie. I co Państwo na to? Z czym się Wam kojarzy to, co powiedział Pan Profesor? Nie kojarzy Wam się to z Odrą? Pan Profesor powiedział strumienie, ale tu chodziło o cieki wodne. Czy to będzie strumień Czarna Wisła, Czarna Wisełka, czy to będzie strumień Odra, Wisła. A teraz chcę Państwu pokazać wypowiedź też naukowca płci żeńskiej, pani Teresy Adamskiej z Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Proszę obejrzeć. Więc ta swoboda jest dla koncernów globalnych, proszę Państwa, absolutna. Odpoczynając od tego, że artykuł 20, którego nie było w projekcie jeszcze 2 lata temu, ponieważ cały czas monitorowaliśmy, no próbowaliśmy zapobiec temu, żeby to prawo weszło, za malutcy jesteśmy, za mało może nas jeszcze, więc to prawo weszło, ale artykuł 20 tego nowego prawa mówi o tym, że wody niezbędne dla prowadzenia zakładu górniczego są za darmo. My tu już nie dopisaliśmy tego w tym. Co jest takiego, że to, że wody za darmo, no to oczywiście po pierwsze nie będą za nie płacić, tak? My płacimy za wodę w kranie, no każdy ma ten obowiązek, tyle mniej czy więcej, ale co jest w tym chyba wszystkim, gdzie jest to drugie dno? Otóż brak opomiarowania, no bo nie będą musieli wodomierza tam montować, czyli brak wiedzy, ile ścieków wyprodukuje ten zakład górniczy, tak? Czyli brak wiedzy, ile tak naprawdę tej płuczki z tymi chemikaliami wejdzie do środka i wyjdzie z tego środka. Mogą powiedzieć tyle, ile chcą. I to będzie tylko i wyłącznie oparte na ich informacji, tak? A co z tym zrobią? Czy zatłoczą gdzie indziej? Czy wywiozą w cysternach i wpuszczą do rzeki? Tak naprawdę nikt nie będzie wiedział. Już wiecie teraz, że to nie złote algi. Okupanci, mimo że zasypują kopalnie, to z drugiej strony każą innym kopalniom na zwielokrotnione wydobycie. To jest raz. Dwa. Każą przymykać oczy na to, co idzie na produkty, czyli odpady. I nie ma znaczenia. Grunt, żeby jak najwięcej węgla, tego najbardziej wartościowego, szło na Ukrainę. Mili, brakuje nam morfiny, bo wszystko poszło na Ukrainę. Zaczyna brakować kapusty kiszonej, bo to jest frontowe żarcie. A oni mówią, będziemy brać kredyty, żeby... A ja wam powiem, jak to jest. Im dłużej będzie trwała wojna na Ukrainie, tym my, Polacy, będziemy bardziej bezpieczni.
Bo ja się nie obawiam Rosji. Ja się obawiam napaści na Polskę, Ukrainy. To, co ja widzę, rezać Lachów, oddać Przemyśl, Bandera nasz, nie mogę wypowiedzieć, to jest coś niebywałego. Wracając do meritum, mam nadzieję, że Rutek wyrobi się do świąt wielkanocnych 2024. No wiem, że nie musiał. Wiem, kochana, że nie znając Rutka, to wiem. I zaczniemy od tego momentu robić ciekawe rzeczy. Dzisiaj wpadłem na genialny pomysł. Po rozmowie z macochą będzie to po prostu petarda. Mocniejsza od petardy w Nagasaki i w Hiroshima. Ale co będę mówił? Czekamy na złożenie sprzętu przez naszego wybitnego potomka Wandy Rutkiewicz. Rutka! Pamiętajcie jedną rzecz. A propos matki i macochy. Lepiej jak matka bije, niż macocha głaszcze. I teraz jeszcze raz naprawdę.